Gdy lata temu po raz pierwszy kupowałem nową grę w gazetce za 30 zł, myślałem, że to wspaniale, że gry są takie tanie. Dziś wiele gier, które w dniu premiery kosztuje 10 dolarów, czyli około 40 zł, jest przeceniane na kilkadziesiąt centów. Czy na takiej przecenie da się zarobić? Okazuje się, że tak. Czasem to też jedyny sposób na to, by gra zwróciła uwagę potencjalnych klientów. Rynek w gry obrodził, to nie ulega wątpliwości. Cyfrowa dystrybucja otworzyła m.in. drogę deweloperom niezależnym, którzy nie muszą martwić się dzięki temu o koszta związane z pudełkowaniem gier oraz wypalaniem ich na nośnikach. Według raportu portalu Statista aż 87% gier, które nabyto w 2018 roku, było zakupione cyfrowo. Dystrybucja cyfrowa jest atrakcyjna. Po pierwsze, gry nie zajmują fizycznego miejsca na półce, dzięki temu na takiej półce możemy postawić na przykład krzaczora. A po drugie pozwala na ogromne przeceny, które prawdopodobnie nie byłyby możliwe przy sprzedaży kopii fizycznych ze względu na koszt produkcji takiej kopii. I jak myślimy o cyfrowej dystrybucji, to często myślimy o Steamie, prawda? O tych tysiącach gier, które próbują przebić się do szerszego użytkownika. A są jeszcze przecież deweloperzy, którzy tworzą klony klonów, którzy w taki właśnie sposób gry wydają, robiąc tę samą produkcję tylko ze zmienionymi kolorkami. Steam po części jednak uporał się z tymi problemami, banując tysiące takich bieda produkcji, a także wprowadzając m.in. algorytmy wyszukiwania mające na celu zakopać takie kasztany głęboko w czeluściach. Żeby je znaleźć, trzeba chcieć je znaleźć, jednak Steam to trochę nasza strefa komfortu, no przynajmniej moja, więc jak mówią wszystkie coache, trzeba z niej wyjść. I swoją drogą zastanawiam się, dlaczego ktoś może radzić coś tak absurdalnego. Przecież to się nazywa strefa komfortu, nie po to ją budowałem, żeby teraz z niej wychodzić i zapuszczać się w jakieś zgliszcza cywilizacji. Bo tak właśnie jawi mi się sklep Nintendo. Dobra, celowo przesadzam, oczywiście sklep Nintendo to nie są zgliszcza cywilizacji, jednak jego funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Nie, wcale też nie uważam, żeby Nintendo Switch było złą konsolką, wręcz przeciwnie, jest super, jednak sklep to zupełnie inna para kaloszy. To chaos, w którym trzeba odwalać Mad Maxa, żeby przetrwać i zostać zauważonym. Trzeba wykorzystać mechanizmy, które sklep Nintendo posiada i jednym z takich mechanizmów są oczywiście promocje. Takie bardzo drastyczne promocje. Wystawienie gry na tak dużą promocję ma na celu nie tylko zarobienie, ale przede wszystkim podbicie sprzedaży. W sprzedaży gry najważniejsze są pierwsze dni po premierze, a potem właśnie różne przeceny. W przypadku sklepu Nintendo podbicie sprzedaży daje szansę na to, że gra trafi na listę bestsellerów, a to już mówi samo przez się. Gra na liście bestsellerów być może przyciągnie uwagę potencjalnych nabywców, wtedy albo zmniejsza się procent promocji, albo w ogóle ją wyłącza, a gra ciągle przez jakiś czas utrzymywać się będzie na liście bestsellerów. Taką strategię obrał m.in. twórca gry Quest for the Golden Duck. Jej normalna cena to 10 dolarów, obecnie jest w promocji za 2 dolary, jednak bywały okresy, w których gra trafiała na listę bestsellerów dlatego, że kosztowała 39 centów. Mam wrażenie, że sklepik Nintendo w tym momencie jest mniej więcej tym samym miejscem, co Steam kilka lat wcześniej, gdy nie było algorytmów oddzielających szroty od czegoś potencjalnie wartościowego. I to jest właśnie problem dla twórców tych wartościowych gier, którzy muszą wykorzystywać mechanizm przeceny, by w sklepie zaistnieć. A jeszcze 2-3 lata wcześniej znalezienie się w sklepie Nintendo postrzegane było jak dopchanie się do złotej fontanny. Gier na Switcha było mało, więc każda ekskluzywna produkcja była dla graczy bardzo atrakcyjna. Nintendo stosunkowo niechętnie rozdawało wtedy devkity i jak gra wychodziła już na switchowym sklepiku, to było prawie pewne, że nie tylko na siebie zarobi, ale również przyniesie duże zyski. To się jednak zmieniło. W pewnym momencie Nintendo zorientowało się, że niewielka liczba gier na konsole raczej nie zachęci potencjalnych klientów do jej kupna. Szybko więc zdecydowano się na portowanie coraz większej liczby popularnych gier. Do tego Nintendo zaczęło udostępniać zestawy deweloperskie coraz częściej. Jednak wraz ze wzrostem liczby gier nie aktualizowano algorytmów wyszukiwania, przez co wiele gier po prostu zaczęło gubić się w sklepie zaraz po premierze. Dziś w roku 2021 sklep Nintendo jest zalany niewielkimi grami, które desperacko próbują się przebić do klienta, a jedną z tych metod są właśnie ekstremalne przeceny. I choć przecena części gier ma rzeczywiście na celu umieszczenie jej na liście bestsellerów, to niektórym z nich udaje się na tych przecenach zarobić bardzo dużo. Wydawców gier niezależnych też jest wielu i często wydawcy nalegają, by gra trafiała na przeceny, bo w przypadku gier, które nie miały dobrego startu i nie wybiły się w przeciągu kilku dni od premiery, to często jedyny ratunek.
W przypadku gry A Robot Named Fight takie działanie przyniosły skutek. Jak wspominają twórcy w rozmowie z serwisem Kotaku, po naciskach ze strony wydawcy firmy HitSense znacznie obniżono cenę gry z 13 do 2 dolarów. Gra szybko trafiła na listę bestsellerów, a sprzedaż wzrosła o 1500%. Obniżka z 3 do 2 dolarów jest spora, jednak to nic w porównaniu do tej, którą swego czasu poszczyciła się gra Super Beat Sonic, której pełna cena to 30 dolarów, a ta po przecenie to 89 centów. Jak wspomina twórca gry Membrane, gdy jego produkcja przekroczyła próg 100 tysięcy sprzedanych kopii, tylko 1% tej liczby pochodził ze sprzedaży przy pełnej cenie. Obecność na liście bestsellerów to naprawdę często być albo nie być. Gra może widnieć w zakładce niedawnych premier, jednak gdy z niej znika, drastycznie maleje również szansa na to, że będzie dalej się sprzedawać. A konkurencja na rynku jest dosyć spora. Oczywiście absolutnie nie twierdzę, że rozmiar gry definiuje jej jakość, brońcie mnie greccy bogowie. Nie mówię również, że przecenianie gier jest złe. Wręcz przeciwnie, to normalne, że twórca chce, by jego dzieło trafiło do najszerszego grona odbiorców, a cena gry, czy też jej przecena, też nie jest żadnym wyznacznikiem. Wystarczy przypomnieć historię pierwszej gry Supergiant Games, czyli Bastion, która rozpędu nabrała po pierwszych przecenach. Jednak zaistnienie w sklepiku Nintendo wydaje się być walką o przetrwanie, a przyczyny się nawarstwiają. Masowe wypuszczanie niewielkich gier do sklepiku sprawia, że ten się przepełnia. Z drugiej strony mechanizmy, z których korzysta sklep, są okropne, algorytmy praktycznie nie istnieją, wyszukiwanie również działa tak sobie i wydaje się, że jedynymi sposobami, dzięki którym niewielka gra może zaistnieć, są przeceny oraz lista bestsellerów. Tak jak mówiłem, w przecenianiu gier nie ma nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy ogromna przecena, dajmy na to 99% w przypadku niektórych tytułów, to jedyna droga do tego, by gra zaistniała w sklepie po premierze. Są jednak osoby, które świadomie tworzą dziadostwo, by na tym zarobić, i to również jest sposób na bardzo intratny biznes. Takie rzeczy jednak najlepiej działają na rynku mobilnym, gdzie monetyzuje się darmowe klony klonów z wygranymi reklamami. Gry na rynku mobilnym mają kilka sposobów na zarabianie, a jednym z nich jest puszczanie reklam. Chcesz coś zrobić? Proszę bardzo, gra jest darmowa, ale musisz sobie reklamę obejrzeć. Początkowo Alex Schwartz oraz Ziba Scott chcieli zadrwić z wątpliwej jakości gier na rynku mobilnym. To zjawisko możemy nazwać shovelwarem, gier zrobionych tanim kosztem na szybko, a przez to bardzo kiepskich. Swego czasu Steam również borykał się z problemami takich gier, tworzonych m.in. przez Zonitron Productions oraz Silicon Echo Studios. W 2017 roku Steam przeprowadził czystkę i usunął ze sklepu tysiące takich gier. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Schwartz oraz Scott w ramach żartu wypuścili na rynek mobilny kilka darmowych jednorękich bandytów. Nigdy nie przypuszczali, że ktoś to kiedykolwiek ściągnie, a tym bardziej, że na tym zarobią, a jednak tak się stało. Wpadli więc na pomysł algorytmu, który będzie po prostu podmieniał motywy przewodnie oraz skórki w tych grach. Algorytm przeszukiwał internet w poszukiwaniu zdjęć i umieszczał je w kolejnych klonach. Przez 4 lata działalności Schwartz i Scott wypuścili na rynek 1500 klonów jednorękich bandytów, a pobrano je ponad 1 600 000 razy. W 2017 roku przestali projekt rozwijać, ale przychody, choć malejące, ciągle spływały przez kilka kolejnych lat. W końcu sklep Google zawiesił te gry z powodu braku aktualizacji. Od jakiegoś czasu mobilne sklepy wprowadzają mechanizmy, które utrudniają zalewanie ich bezwartościowym szrotem. W roku 2017 takimi grami zajął się również Steam. Ze sklepu Valve zniknęło wtedy jakieś 3000 gier, które podpadały pod kategorię shovelware'u. Gry sprzedawane za bezcen, nawet bez promocji. W jaki sposób wydawcy czegoś takiego zarabiali? No cóż, po pierwsze trzeba pamiętać, że Steam w 2020 roku miał około 120 milionów aktywnych użytkowników. W 2017 było ich o połowę mniej, ale to i tak wielkie liczby. Taka zrobiona praktycznie bez kosztów gra, nawet jeżeli trafiła do niewielkiego ułamka użytkowników, mogła przynieść zysk. Jednak to nie było jedyne źródło ich przychodu. Farmienie kart było kolejnym, nawet bardziej intratnym. Wielu producentów shovelware'u sprzedawała paczki z kluczami swoich gier nie na Steamie, ale na szarym rynku, znacznie obniżając ich ceny, na przykład do 6 centów. Kilka lat temu Steam posiadał usługę Greenlight, która z założenia miała słuszne, jednak była wykorzystywana przez szemranych deweloperów do nabijania sobie kieszeni. Greenlight był swego rodzaju przedsionkiem Steama, w którym społeczność głosowała na gry, które mogły pojawić się na platformie Valve. Szemrani deweloperzy zaczęli to jednak wykorzystywać, sprzedając paczki z kluczami do swoich gier właśnie za głosy społeczności. Takie kasztany trafiały wtedy na Steama razem z kartami kolekcjonerskimi. I tutaj zaczyna się prawdziwy zysk. Sprzedaż kart na rynku gwarantowała bowiem zysk dla dewelopera.
Dzisiaj, całe szczęście, takie praktyki są znacznie utrudnione. Gra musi zaliczyć swego rodzaju okres przejściowy, by deweloper takie karty mógł do niej zaimplementować. Wykorzystywanie systemów Steama, by zarobić na tanich, szybko stworzonych grach, nie kończy się jednak na kartach. Są jeszcze achievementy. Zdobywanie osiągnięć i podbijanie sobie ich liczby jest straszliwą chorobą, na którą i ja cierpię. I choć ja nie posiadam gier, które podpadają pod kategorię farmy osiągnięć, nie trzeba długo szukać, by na Steamie takie znaleźć. Wystarczy zerknąć na produkcję studia Build Games. Za niecałe 7 zł kupimy grę Pinball 2018, która posiada 27 osiągnięć. W ciągu 30 minut gry, jeżeli się nie spieszymy, zdobędziemy je wszystkie. I choć nie jest to duża liczba achików, to z pewnością podbije nam ona procentowy licznik zdobytych osiągnięć. A co powiecie na grę Ninja Way tego samego dewelopera? 2638 osiągnięć, również za niecałe 7 zł. Mowa oczywiście o pełnej cenie, ale tego typu gry bardzo często trafiają na promocje i można je nabyć za grosze. Steamowe algorytmy oraz filtry działają lepiej niż te, z którymi mamy do czynienia w sklepie Nintendo, jednak ciągle system nie jest idealny i co rusz przepuszcza produkty, które trudno nazwać inaczej jak tylko tworami zrobionymi niskim kosztem z myślą o bardzo łatwym zarobku. I tak jak mówiłem wcześniej, w tworzeniu niewielkich gier nie ma absolutnie nic złego. Szczerze mówiąc, ja sam gram o wiele częściej w niewielkie gry niż w duże produkcje. Niestety często, tak jak w przypadku sklepu Nintendo, jedyną opcją na zaistnienie takiej dobrej, niewielkiej gry jest drastyczne obniżenie jej ceny i eksploatowanie mechanizmów. Drastyczna przecena może sprawić, że gra pojawi się na liście bestsellerów i te mechanizmy wykorzystywane są zarówno przez niewielkich twórców, jak i duże firmy. W tym momencie największym winowajcą wydaje się być kiepska funkcjonalność sklepu Nintendo. W przypadku Steama sposobów na zarobek na tanich grach jest też sporo, jak chociażby tworzenie gier, których celem jest przyciągnięcie osób chcących nabijać achievementy. Pojedyncza gra raczej korzyści nie przyniesie, ale 30 wypuszczonych przez tego samego dewelopera już tak. Do usłyszenia.